Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z Inwestio.pl. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie przy ciekawych okazjach na bieżący tydzień. Dzisiaj oczywiście skupimy się między innymi na dolarze, który w minionym tygodniu dość mocno podrożał. A jaki to będzie miało wpływ na inne instrumenty? No i tutaj też powiemy o giełdach, które cisną bardzo mocno, popychając tak jakby te oczekiwania inwestorów coraz to wyżej, a wyniki dopiero przed nami. Jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, tutaj warto zwrócić uwagę na między innymi dane także z Polski. Warto zwrócić uwagę na to, czy dalej się rozwijamy. Bardzo dużo się mówi o tym, że inflacja podskoczyła do poziomu 3-4% rok do roku, jeżeli chodzi o jej wzrost, no, wzrost cen, i to powoduje, że bardzo negatywnie się zaczęło tworzyć wokół Polski, mówiąc o tym, że NBP pozwala do tego, czy dopuszcza do tego, żeby gospodarka się przegrzała. No i pytanie, czy faktycznie tak będzie. Już poza tym, że NBP się spodziewał tego elementu, czyli właśnie wzrostu cen o blisko górne widełki, które ma NBP założone w swojej polityce, no to tutaj warto pamiętać o tym, że my się rozwijaliśmy do tej pory w tempie ponad 4%. Jeżeli się utrzyma to tempo wzrostu około 4%, to wtedy sytuacja nie będzie taka dramatyczna, ale i tak inflacja jest po prostu wysoka. Jeżeli tutaj będą pokazywane kolejne dane, również takie niebezpieczne, no to wtedy zdecydowanie będzie to ryzykowne. Jeżeli chodzi o indeks kosztów pracy, no tutaj oczywiście to rośnie, aczkolwiek ten wzrost troszeczkę zwolnił i to jest akurat dobra informacja. Zatrudnienie, przeciętne zatrudnienie, czyli tutaj informacja o tym, ile nowych osób gdzieś tam znajduje pracę. Tutaj też ten spadek był, no spowolniło się tak jakby rozwój, bo mamy na jedne z najniższych bezrobocie, czy mamy najniższe historycznie bezrobocie, ale właśnie tutaj mamy stopę bezrobocia podawaną już w czwartek i z Polski będzie ona miała, tutaj prognozy wynoszą 5,2, czyli ma być wzrost z poziomu 5,1 do 5,2. Zobaczymy, jakie te dane będą. Sprzedaż detaliczna, tutaj również się rynek spodziewa, że będzie wzrost względem tego, co było ostatnio. Mieliśmy bardzo dobre odczyty tutaj w maju zeszłego roku. Od tamtej pory tutaj pomału się ustabilizowało w okolicach 5%. No i wzrost sprzedaży detalicznej do poziomu 7% na pewno byłby dobrze odebrany, zwłaszcza przez branżę z sektora detalicznego. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo istotne, na co trzeba zwracać uwagę, to właśnie produkcja przemysłowa. Pamiętajmy, że nasza produkcja przemysłowa jest powiązana z sektorem niemieckim, a tam widać lekkie ożywienie. Zobaczymy, na ile ono będzie silne oczywiście i czy w końcu, że tak powiem, poprawią się także i wskaźniki PMI z Niemiec. W Polsce, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, spodziewamy się bardzo wysokiego odczytu na poziomie 6,1% rok do roku. Tutaj, jeżeli chodzi o odczyt tego względem roku wcześniej, no to ten styczeń nie był jakiś wybitnie wysoki, bo to było 2,8%. Zobaczymy, czy tutaj też ten odczyt będzie w takiej wysokości, więc mamy szereg danych z Polski, które mogą nas albo podbudować, albo zaniepokoić jeszcze bardziej. Także i produkt krajowy brutto anulizowany. I tutaj warto zauważyć, że spodziewamy się odczytu na poziomie 4,2. Nawet ta wartość, czyli powyżej 4%, nie będzie oznaczała tragedii. Gorzej, jeżeli PKB rok do roku byłoby niższe aniżeli inflacja, wtedy bank centralny miałby spory problem, jeżeli chodzi o utrzymanie swojej polityki pieniężnej. I krótko mówiąc, tutaj należałoby zacząć coś z tą polityką pieniężną robić, ale będzie z drugiej strony problem, aby podwyższać koszt pieniądza, no bo cały czas tutaj wzrost gospodarczy jest na celu NBP, żeby się polska gospodarka rozwijała. Natomiast będziemy mieli bardzo ważne dane właśnie w piątek na temat PMI sektora produkcyjnego, przemysłowego, zarówno z niemieckiej gospodarki, jak i z francuskiej. I zauważmy, że ta francuska gospodarka broni się przed spadkiem poniżej 50 punktów. No niemiecka jest głęboko poniżej, ale pomału się ustabilizowała. Zobaczymy, czy te odczyty będą poprawione. Jeżeli tak będzie, no to wtedy na pewno będzie to bardzo dobrze odczytane przez m.in. niemieckiego DAX-a, który tutaj walczy na historycznych szczytach. A jeżeli by się tam poprawiła sytuacja, to także i w Polsce byłaby tutaj sytuacja lepsza. Zwróćmy uwagę właśnie na indeksy, jak tutaj wyglądają sytuacje między, na S&P, między innymi na S&P 500 oraz niemieckim DAX-ie. S&P 500 po tutaj tych zawirowaniach, które miały miejsce w Iranie, ostatecznie mocno wybił dalej, pokonał już poziomy 3300, no i teraz stoi w takiej małej, wąskiej konsolidacji, ale pamiętajmy, że to są i tak odczyty bardzo, bardzo wysokie. Jak popatrzymy na wykres tygodniowy, to od tej średniej, 100-okresowej średniej kroczącej rynek się już bardzo mocno oddalił, podobnie jak to miało
miało miejsce w tej fali. Czy to już jest ten schyłek, czy raczej dopiero początek? Ciężko to ocenić zwykle, natomiast zazwyczaj po korekcie poznajemy, jaki ten rynek jest silny. Aktualnie mieliśmy sytuację taką, że korekta, duża nerwowość, która była na rynku, była bardzo mocno wykorzystana do skupowania, więc na razie jeszcze pozytywny sentyment się utrzymuje. Zobaczmy, jak wygląda niemiecki tutaj DAX, DAX 30. Jak tutaj wygląda sytuacja. Jeżeli chodzi o ten indeks, mieliśmy tutaj na wykresie tygodniowym, widać, zaatakowaliśmy historyczne szczyty. Ważne jest to, że te poziomy zostały zaatakowane po tym, jak wcześniej rynek stworzył konsolidację tuż poniżej tego historycznego szczytu. Teraz prawdopodobnie rynek będzie dążył do jego wybicia, dlatego że to, co te ryzyko korekty czy nawet spadków mogło się zmaterializować już w tej korekcie. To się nie wydarzyło, w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, czy inaczej rośnie prawdopodobieństwo wybicia historycznego szczytu. Jeżeli niemiecki DAX wybije te szczyty, to prawdopodobnie także i polska giełda będzie miała trochę więcej przestrzeni do wzrostu. I też tutaj inwestorzy zaczną trochę bardziej optymistycznie na to patrzeć. Nawet KGHM sobie radzi stosunkowo dobrze względem tego, co się dzieje na miedzi, bo miedź robi trochę większą korektę aniżeli KGHM. Też to widać zresztą na wykresie. Tutaj ta rozbieżność w ostatnich kilkunastu godzinach się pojawiła. No i to też zwiastuje dobrze. Jeżeli tutaj KGHM będzie drożał, to też to pokazuje, że popyt na akcje jest. I to też warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o te instrumenty, które się gdzieś najbardziej ruszają, no to Palla, tutaj cały czas instrument mocno, mocno drożeje. To już jest pomału euforia, która tutaj jest widoczna na rynku. Myślę, że wzrost tutaj, który się pojawia na Palladzie, wykracza już poza oczekiwania inwestorów. Natomiast na ten moment nikt tam się raczej nie kwapi do sprzedaży. Także i z punktu widzenia trendu na ten moment cały czas jest on utrzymany. Na wykresie 4-godzinowym kluczowym poziomem na ten moment jest 2225 i dopóki cena znajduje się powyżej tego poziomu, to mamy tutaj do czynienia z ruchem wzrostowym. Takim drugim poziomem bardzo istotnym jest 2170, którego wybicie zaneguje nam scenariusz właśnie wzrostowy. Inne instrumenty, inne metale już tak dobrze sobie nie radzą. Złoto tutaj się waha. Moim zdaniem nastąpi trochę bardziej rozbudowana w czasie korekta, ze względu na to, że te wzrosty, które tutaj miały miejsce, już dotarły do bardzo ważnych poziomów, tutaj w okolicach 1610, ale jednocześnie mamy cały czas wzrosty na rynku akcyjnym. W związku z tym ten sentiment risk off tutaj na razie nie występuje, w związku z tym też i nie ma popytu na to ryzyko. Czy jest popyt na ryzyko, czyli nie ma popytu na bezpieczne aktywa. To chciałem powiedzieć. Gaz ziemny pokonuje kolejne minima, coraz to niżej. No jest to zastanawiające, słaba zima, która powoduje mniejszy popyt. No to jest coś, co dołuje nam gaz ziemny bardzo mocno. Wszystkie osoby, które korzystają z gazu do ogrzewania domu, na pewno się cieszą. No i tutaj na ten moment takim punktem kluczowym na ten moment jest 2,16 dolara. Wybicie dopiero w górę powyżej tego poziomu da jakąś szansę na wzrosty. Na razie ten sektor energetyczny to jest jedyny, który tanieje, ponieważ i ropa, i inne instrumenty tutaj sobie radzą zdecydowanie lepiej. Warto zauważyć też na Bitcoina, który dzisiaj dość mocno tanieje po tym, jak wcześniej zrobił stosunkowo silny ruch wzrostowy. Chciałbym zauważyć, że jednak z wykresu dziennego cały czas mamy do dyspozycji trend spadkowy. Tutaj rynek, wybijając te dołki na 7200, ustanowił ostatnio potwierdzony szczyt na poziomie 9960 i teraz rynek dotarł do poziomu takiego bardzo, bardzo ważnego poziomu oporu i na wykresie niższego interwału, na wykresie 4-godzinowym, teraz właśnie przebija ostatni potwierdzony dołek, który jest na poziomie 8545. Wybicie tego poziomu otwiera nam drogę do większych spadków. Jeżeli miałbym tutaj rysować, co się wydarzy, to prawdopodobnie aktualnie będziemy dążyć w rejon tego wsparcia, czyli około 8200, no i później prawdopodobnie korekta z powrotem do 8600 i dopiero później dalsze spadki. Tak na ten moment wygląda na Bitcoinie. No i na koniec zerknijmy sobie jeszcze na tutaj
miedź, chociaż nie, miedź już mówiłem przy okazji KGHM-u, więc została nam jeszcze ropa z takich najbardziej popularnych instrumentów. Ropa po spadkach, po sprzedaży faktów związanych z potencjalną wojną między Iranem a USA, która się ostatecznie oczywiście, jak wiemy, nie spełniła, tworzy teraz korektę. Korektę, która moim zdaniem powinna zaatakować poziom $67. Warto zwrócić uwagę na ten poziom, jeżeli to zostanie tutaj przetestowane, dokładnie rzecz ujmując, te poziomy, to tam będzie potencjalnie bardzo ciekawe miejsce do tego, żeby próbować się podłączać pod ruch spadkowy. No bo tutaj na wykresie 4-godzinowym mamy załamanie trendu wzrostowego i na ten moment poruszaliśmy się w trendzie spadkowym. Teraz znowu mamy odwrócenie w drugą stronę. No i potencjalnie na $67 może znowu pojawiać się ruch spadkowy. Natomiast tutaj warto obserwować sobie ropę. Z akcji polskich PKO BP cały czas radzi sobie stosunkowo słabo, stosunkowo dużo natomiast emocji jest przy okazji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tutaj spółka próbowała zanegować nam trend spadkowy, znaczy nawet zanegowała, bardziej chodzi o to, że próbowała dołączyć do ruchu wzrostowego, natomiast ta korekta tutaj na ten moment jest niepokojąca. Dzisiaj rynek spada po tym, jak spółka poinformowała o tym, jakie było wydobycie w czwartym kwartale 2019 roku, o tym, jaka była sprzedaż. Widocznie inwestorzy oczekiwali czegoś więcej. Natomiast tutaj na ten moment rynek testuje nam poziom wsparcia po raz kolejny, czyli górne ograniczenie wcześniejszej konsolidacji. Jeżeli tutaj mamy faktycznie mieć do czynienia ze wzrostami, to raczej rynek nie powinien spadać poniżej tego poziomu, tak? Czyli tutaj, jeżeli chodzi o ten poziom, to rynek powinien się raczej utrzymać powyżej tej bariery. Spadki poniżej 21,50 zł mogą dać nam większy spadek z powrotem do dolnego ograniczenia konsolidacji na 18,70, gdzie cały czas czyha właśnie dolne ograniczenie tej konsolidacji. Na ten moment duża niepewność cały czas na spółce. Jest to spółka na pewno spekulacyjna, dlatego też trzeba być ostrożnym. Natomiast no, tutaj widać, że inwestorzy nie są zbyt cierpliwi, jeżeli chodzi o przyszłość JSW. Cały czas ta niepewność związana z tutaj wybraniem z funduszu rezerwowego 700 milionów złotych wzbudza cały czas niepewność. Tutaj najpierw to zarząd zarekomendował, później rada nadzorcza potwierdziła i dała zarządowi prawo do tego, żeby z tego skorzystać. JSW ma wydać te pieniądze m.in. na regulowanie bieżących zobowiązań, które oni argumentują to tym, że wzrost tych bieżących zobowiązań jest związany z bardzo dużymi także inwestycjami, które były poczynione w 2019 roku. No i teraz też przychodzi czas rozliczeń, więc żeby tutaj nie stracić żadnego, nie mieć żadnego problemu z regulowaniem tych płatności, właśnie sięgają po te środki z funduszu rezerwowego, który miał być na czarną godzinę. Więc pytanie, czy to jest faktycznie taka czarna godzina, czy czasem zarząd nie przesadził z inwestycjami. No ale to już zobaczymy za jakiś czas, jak to wszystko wygląda. No i ostatni instrument na dziś, czyli polski złoty, atakuje nam poziom 3,82. Jak się zamknie cena powyżej tego szczytu na tutaj z 10 stycznia, wtedy będziemy mieli szansę na większe wzrosty w kierunku 3,85. No i ewentualnie nawet im będzie mowa o odwróceniu trendu na wzrostowy w momencie, kiedy cena tutaj faktycznie zamknie się powyżej tych szczytów na 3,83. Tutaj jest taka troszeczkę słaba sytuacja, dlatego że tak naprawdę definitywnie o odwróceniu trendu powie nam dopiero wybicie szczytu na 3,85. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o te poziomy, to mamy ten problem, że tutaj rynek wprawdzie wybił nowy dołek, ale zaraz powyżej niego wrócił. Ja lubię, jak cena handlowana jest poniżej dołków i szczytów i wtedy będziemy mieli no, taką informację bardzo dogłębną, że faktycznie ten poziom został wybity. Tutaj na ten moment to są takie sytuacje, że raczej to wskazuje na konsolidację, aniżeli odwrócenie trendu. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam oczywiście do inwestycji, no i zapraszam na kolejne spotkania już za tydzień na tutaj YouTubie oraz na Facebooku CMC Markets. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.